Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 210. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 121. Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadajdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. Rozdziały 12 i 13 drugiej księgi Machabejskiej opisują dalsze kampanie wojenne Judy Machabeusza, w tym zwycięstwa nad lokalnymi wodzami walki w Transjordanii oraz Fenicji, gdzie ratuje prześladowanych Żydów. Kiedy układy zostały zawarte, lizjasz udał się do króla, Żydzi zaś zajęli się pracą na roli. Z pomiędzy jednak miejscowych dowódców Tymoteusz, Apoloniusz, syn Gennajosa, nadto Hieronim i Demofon, a razem z nimi również Nikanor, dowódca Cypryjczyków nie pozwolili im zażyć odpoczynku ani spokoju. Mieszkańcy Jafy popełnili taką oto zbrodnię. Zaprosili Żydów, którzy wśród nich mieszkali, by weszli razem ze swoimi żonami i dziećmi do przygotowanych przez nich wcześniej łodzi, jak gdyby nie mieli względem nich żadnych wrogich zamiarów, lecz tak, jakby działali zgodnie z uchwałą miasta. Żydzi przyjęli to również jako ci, którzy chcą pokoju, a niczego złego nie podejrzewają. Kiedy jednak odbili daleko od brzegu, utopiono co najmniej dwieście osób. Kiedy Juda dowiedział się o okrucieństwie popełnionym względem jego rodaków, rozgłosił tę wiadomość wśród ludzi, którzy z nim byli, a wzywając Boga jako sprawiedliwego sędziego, wyruszył przeciwko zabójcom swoich braci. W nocy wywołał pożar w porcie, spalił łodzie i wytracił tych, którzy tam uciekli. Ponieważ obszar był zamknięty, wycofał się, aby ponownie powrócić i wytępić wszystkich obywateli Jafy. Dowiedziawszy się zaś, że mieszkańcy Jamni chcieli w ten sam sposób uczynić z Żydami, którzy wśród nich mieszkali, również na mieszkańców Jamni napadł w nocy, podpalił port razem z flotą, tak że łunę pożaru było widać aż w Jerozolimie, na odległość 240 stadiów. Oddalili się stamtąd o 9 stadiów. Gdy szli przeciw Tymoteuszowi, napadli na niego Arabowie w liczbie co najmniej 5 tysięcy pieszych. Jezdnych zaś w pięciuset. Gdy rozpętała się zażarta bitwa, a żołnierzom Judy dzięki Bożej pomocy się powiodło, pokonani koczownicy prosili, aby Juda podał im prawicę, a obiecywali przy tym, że nie tylko dostarczą bydła, ale nawet we wszystkim będą im pomagali. Juda zaś był przekonany, że naprawdę w wielu wypadkach mogą mu być oni pożyteczni. Zgodził się więc zawrzeć z nimi pokój. Podawszy sobie prawice, oddalili się do swoich namiotów. Juda napadł również na pewne miasto, które się nazywało Kaspin, umocnione wałami i otoczone murami, a zamieszkane przez rozmaite narody. Ci, którzy byli wewnątrz, ufając mocy murów i zapasom żywności, odnosili się do żołnierzy Judy w sposób jak najbardziej bezczelny, szydzili, a ponadto bluźnili i mówili, czego się nie godzi. Żołnierze zaś Judy wezwali wielkiego władcę świata, który bez taranów i machin oblężniczych wywrócił Jerycho za czasów Jozułego, a potem, jak dzikie zwierzęta, natarli na mur. Z woli Bożej opanowali miasto i urządzili nieopisaną rześć, także leżące obok jezioro, szerokie na dwa stadia, było pełne krwi, która tam spłynęła. Oddaliwszy się stamtąd o 750 stadiów, Przybyli do twierdzy, do Żydów, których nazywano Tubianami. Tymoteusza w tamtych stronach nie napotkali, gdyż je opuścił, nic tam nie uczyniwszy, pozostawiając tylko w jednym miejscu bardzo silną załogę. Dozyteusz i Sozypater, dowódca wojska machabeusza, wyruszyli i wycięli więcej niż dziesięć tysięcy żołnierzy pozostawionych przez Tymoteusza w warowni. Machabeusz zaś podzielił pozostałe przy nim wojsko na kohorty, mianował dowódców kohort i ruszył na Tymoteusza, który miał przy sobie 120 tysięcy piechoty, a jezdnych 2500. Kiedy Tymoteusz dowiedział się, że Jude nadchodzi, odesłał kobiety, dzieci i pozostałą część taborów na miejsce zwane Karnion. Było to bowiem miejsce trudne do zdobycia i niedostępne z powodu ciasnych przejść. Gdy ukazała się pierwsza kohorta Judy, przerażenie i strach opanowały nieprzyjaciół, gdyż objawił się ten, który wszystko widzi. Rzucili się do ucieczki, każdy w inną stronę, a wielu przez własnych żołnierzy było poranionych i przebitych ostrzami mieczów. Juda urządził gwałtowny pościg, pozabijał złoczyńców i zgładził około trzydziestu tysięcy ludzi. Sam zaś Tymoteusz, wpadłszy w ręce żołnierzy Dozyteusza i Sozypatra, prosił bardzo podstępnie, aby go zdrowego i całego wypuścili, bo on ma w niewoli bądź to rodziców, bądź braci wielu z pomiędzy nich, a w razie jego śmierci wypadnie im zginąć. Kiedy w wielu słowach uroczyście się zobowiązał, że ich odeśle bez szwanku, uwolnili go, aby ratować braci. Stamtąd Juda wyruszył przeciwko Karnion i przeciwko świątyni bogini Atargatis, gdzie zabił 25 tysięcy ludzi. Po ich zwyciężeniu i całkowitym zniszczeniu wyprowadził swoje wojsko przeciw umocnionemu miastu Efron, w którym rezydował Lizjasz i mieszkało wielu ludzi z różnych narodów. Stali tam przed murami mocni młodzi ludzie i odważnie bronili dostępu, a wewnątrz było wiele machin i balist do wyrzucania pocisków. Oni jednak wezwali władcę, tego, który z mocą łamie siły nieprzyjaciół, opanowali miasto i położyli trupem z tych, którzy byli wewnątrz, około 25 tysięcy. Odszedłszy stamtąd, wyruszyli przeciwko Scytopolis, które leży o 600 stadiów od Jerozolimy. Żydzi, jednak, którzy tam mieszkali, zaświadczyli o życzliwości, z jaką mieszkańcy z Cytopolis odnosili się do nich i o tym, jak w ciężkich czasach byli do nich przyjaźnie usposobieni. Dziękowali więc im i prosili, aby również na przyszłość byli dla ich narodu życzliwi. Do Jerozolimy przybyli krótko przed świętem tygodni, a po tak zwanej pięćdziesiątnicy wyruszyli przeciwko Gorgiaszowi, wodzowi Idumei. Wyszedł on na czele trzech tysięcy piechoty oraz czterystu jezdnych, a kiedy doszło do walki, zdarzyło się, że zginęła niewielka liczba Żydów. Niejaki dozyteusz z oddziału Bakenora, jeździec i mąż silny, pochwycił Gorgiasza, a trzymając za chlamidę, mocno go ciągnął, zamierzając przeklętego pojmać żywcem, ale jeden z pomiędzy trackich jeźdźców rzucił się na niego i odciął mu ramię. Gorgiasz zaś uciekł do Marisy. Gdy żołnierze Ezdrisa od dłuższego czasu walczyli i byli zmęczeni, Juda wezwał Pana, aby okazał się sprzymierzeńcem i wodzem w walce. Następnie wśród hymnów śpiewanych w ojczystym języku, wydał okrzyk wojenny, rzucił się niespodzianie na żołnierzy Gorgiasza i zmusił ich do ucieczki. Potem Juda zebrał wojsko i powiódł do miasta Adullam. Ponieważ wypadł siódmy dzień, zgodnie ze zwyczajem oczyścili się i tam spędzili szabat. Następnego dnia, kiedy było to już konieczne, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod hitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom z jamni, chociaż prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że oni z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał wszystkich, aby strzegli samych siebie i byli wolni od grzechów, mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy zaś zbiórkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwóch tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. W 149 roku doszło do żołnierzy Judy, że Antioch-Eupator wyruszył z wojskiem przeciwko Judei i że z nim jest Lizjarz, jego opiekun i wielkorządca. Na czele greckiego wojska liczącego 110 tysięcy piechoty, 5 tysięcy trzystu jezdnych, dwadzieścia słonie i trzy stary Dwanów uzbrojonych w sierpy. Dołączył zaś do nich Menelaos, który bardzo podstępnie prosił Antiocha, jednak nie o ocalenie ojczyzny, ale o przywrócenie mu władzy, której pragnął. Król królów jednak rozpalił gniew Antiocha przeciwko złoczyńcy. Lizjasz bowiem wyjaśnił, że on właśnie jest winien całego zła, a król rozkazał, aby go zaprowadzili do Beroi i stracili wedle miejscowych zwyczajów. Była zaś w tej miejscowości wieża wysoka na pięćdziesiąt łokci, pełna popiołu. Miała obracające się urządzenie, które ze wszystkich stron strącało do popiołu. Tam świętokradcę lub winnego niektórych innych niezwykle ciężkich przestępstw, wszyscy strącają na zagładę. W ten sposób przyszła na przestępcę śmierć, która pozbawiła Menelaosa grobu wykopanego w ziemi. Bardzo słusznie, popełnił on bowiem wiele grzechów przeciwko ołtarzowi, którego ogień i popiół były święte. W popiele więc znalazł śmierć. Król, pełen barbarzyńskich myśli, szedł, aby pokazać Żydom rzeczy gorsze od tych, które działy się za jego ojca. Dowiedział się o tym Juda i nakazał wszystkim, aby dzień i noc wołali do Pana, a może jak poprzednio, tak również teraz, wspomoże tych, którzy mają być pozbawieni prawa, ojczyzny i świętego przybytku, i nie pozwoli, aby lud, który dopiero co na krótko odetchnął, wpadł w ręce nikczemnych pogan. Kiedy zaś wszyscy to uczynili i razem błagali na kolanach miłosiernego Pana, ze łzami i w postach przez trzy dni bez przerwy, Juda przemówił do nich i polecił, aby byli gotowi. Po osobnej naradzie ze starszyzną postanowił wyjść, zanim wojsko królewskie wkroczy do Judei i opanuje miasto, by wszystko rozstrzygnąć przy Bożej Pomocy. Oddając się w opiekę stwórcy świata, Upomniał swoich żołnierzy, aby mężnie aż do śmierci walczyli za prawa, świątynie, miasto, ojczyznę i zwyczaje ojczyste. Koło Modin rozbił obóz. Swoim żołnierzom dał hasło: Boże Zwycięstwo! Sam zaś z wybranymi najdzielniejszymi młodzieńcami napadł nocną porą na królewski namiot. W obozie zgładził około dwóch tysięcy ludzi. I przebił największego słonia razem z tym, który siedział na nim. Na koniec zaś, kiedy obóz napełnili strachem i przerażeniem, z sukcesem się wycofali. Nim dzień zaświtał, wszystko się już dokonało dzięki opiece, jaką pan ich otoczył. Kiedy król zakosztował odwagi żydów, próbował podstępnymi sposobami stać się panem okolicy. Nadciągnął do Bet Sur, mocnej żydowskiej twierdzy, Lecz został odrzucony. Dokonał natarcia, lecz został pokonany. Juda bowiem posłał oblężonym wszystko, co było potrzebne. Kiedy rodokos z żydowskiego wojska zdradził nieprzyjaciołom tajemnicę, odszukano go, pochwycono i zamknięto. Drugi raz prowadził król układy z załogą Bet-Sur. Wyciągnął prawicę, otrzymał ją, oddalił się, napadł na żołnierzy Judy, został pokonany. Dowiedział się, że Filip, pozostawiony jako wielkorządca w Antiochii, dostał pomieszania zmysłów. Głęboko tym poruszony, zwrócił się do żydów łagodnymi słowami, wszedł w porozumienie i zaprzysiągł wszystkie dogodne warunki, pojednał się i złożył ofiarę, uczcił świątynię i okazał się wspaniałomyślny wobec miejsca świętego. Przyjął nawet Machabeusza. Pozostawił Hegemonidesa dowódcą od Ptolemaidy aż do kraju Gerreńczyków. Udał się do Ptolemaidy. Mieszkańcy jednak Ptolemaidy byli niezadowoleni z układów. Oburzyli się i chcieli unieważnić postanowienia. Lizjasz wszedł na trybunę, bronił jak mógł. Uspokoił, ułagodził, przejednał. Powrócił do Antiochi. Tak się odbyły wypad i wycofanie się króla. Na kilka tygodni przerywamy lekturę listów św. Pawła Apostoła i wracamy do systematycznej lektury Ewangelii według św. Łukasza. Czwarty rozdział tej Ewangelii opisuje kuszenie Jezusa na pustyni, jego pierwsze publiczne wystąpienie w Synagodze w Nazarecie oraz cuda i uzdrowienia, które czynił w Galilei. Przeczytajmy ten rozdział, aby doświadczyć mocy Jezusa, jego nauki i działań, które ukazują jego mesjańską misję i przynoszą nadzieję ludziom. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, Powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego diabeł: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechce. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, Panu, Bogu Swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę pana, Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Potem powrócił Jezus mocą ducha do Galilei. A wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w Szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś. Święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo. Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich wzdumienie i mówili między sobą, cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce i opuściła ją zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu wołając: Ty jesteś syn Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.